Propozycję budżetu Suwałk na przyszły rok przedstawił dziś podczas konferencji prasowej Czesław Renkiewicz, prezydent miasta. Projekt przewiduje wydatki w wysokości 381 milionów złotych i dochody w kwocie 369 milionów złotych. To rekordowy budżet w historii miasta, który w trakcie roku będzie wzrastał, mówił prezydent. Jest to budżet rekordowy. Budżet największy, biorąc kwoty globalne dochodów i wydatków, w historii takiego budżetu nie było. Powiem więcej, ten budżet to jest budżet startowy, wyjściowy, budżet, który w trakcie roku będzie wzrastał. To świadczy o tym, że prezentujemy określoną filozofię podejścia do konstruowania budżetu. Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na oświatę, pomoc społeczną i rodzinną. Główne inwestycje to rozbudowa ulicy Staniszewskiego, budowa hali widowiskowo-sportowej, kolejny etap budowy bulwarów nad Czarną Hańczą, rozbudowa ulicy Kolejowej i Północnej wraz z modernizacją parku przy dworcu PKP i przebudowa budynku Muzeum Marii Konopnickiej. W budżecie uwzględniono również budowę pasa startowego lotniska. W projekcie są także zapisane środki przeznaczone na poprawę wyglądu centrum Suwałk. Prezydent zapowiedział, że w przyszłym roku nie będzie wzrostu podatków i opłat lokalnych. Chcemy poprawić porządek, ład w centrum miasta, chcemy zająć się rewitalizacją, żeby ta suwalska starówka jeszcze bardziej nabierała blasku i tutaj są konkretne inwestycje w tym zakresie przygotowane. Oczywiście w założeniach do budżetu przyjęliśmy taką zasadę, że rok 2017 będzie kolejnym rokiem, kiedy nie zwiększamy obciążeń podatkowych z podatków i opłat lokalnych. Czyli nie ma wzrostu podatku od nieruchomości, nie ma wzrostu podatku od środków transportowych, inne opłaty również też w Suwałkach pozostają na dotychczasowym poziomie. Budżet przewiduje również budowę ulicy Wrocławskiej, Legnickiej, Katowickiej, Ogrodowej, Kołątaja, Miodowej i Krzywulka oraz remont elewacji budynku byłego Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Noniewicza, Urzędu Miejskiego i 1. Liceum Ogólnokształcącego.